Cześć! Witam się z Wami w kolejnym dniu naszej przedtransferowej przygody. Od dnia zero pozostało nam 4 dni. Już w czwartek jedziemy do Poznania z mamą na to USG i w piątek, jeżeli wszystko będzie ok, odbędzie się transfer. Także że jesteśmy na ostatniej prostej. Jadę właśnie do apteki po zastrzyki, bo zapomniałam wykupić ostatnio heparynę, a boję się, że mi się przyterminuje recepta. Dlatego jadę dzisiaj. No i co? Od jutra też zaczynam właśnie kłócić się tą heparyną. Przyznam się szczerze, że trochę mnie to przeraża, ale wiecie, no jeżeli trzeba, to trzeba, będę się kłuć. Miejsca po zastrzyku, po wkłuciach z Prolutexu są bardzo bolesne i tkliwe. No i paradoksalnie modlę się o to, żeby się kłuć dalej po prostu, ale nie wiem, jak to zniesie mój brzuch. Mam nadzieję, że te zastrzyki nie będą konieczne przez długi czas. Akurat heparyna oczywiście będzie się kłuła całą ciążę, jeżeli się uda, ale z tym Prolutexem mam nadzieję, że nie będzie konieczności tak długo. Tym bardziej, że to jest taki cykl w sumie może nienaturalny, ale powinna mieć własny swój progesteron ze względu na to, że jednak były jakieś tam pęcherzyki i mam nadzieję, że one wszystkie pękły, bo jeżeli tak, to ten progesteron powinien być wysoki naturalnie, a dodatkowo będziemy jeszcze doładowywać się tym w tabletkach. Ale to wszystko zadecyduje lekarz. Ja już Wam mówiłam, zdaję się tym razem całkowicie na lekarza. Nie chcę sama z siebie, ani nie czytam za bardzo, ani się nie dowiaduję, po prostu oczyszczam głowę. Wczoraj miałam taki charakterystyczny ból w podbrzuszu i po lewej i po prawej stronie, który mógłby wskazywać na to, że tam coś nam pękło. Także jestem dobrej myśli pod tym kątem. Zastanawiam się, czy nie zbadać sobie w czwartek razem z progesteronem poziomu beta-HCG, ponieważ brałam zastrzyk na pęknięcie ovitrelle, się nazywa, i w tym jest to substancja, która jakby podbija beta-HCG i wtedy jak będę już robić weryfikację po transferze, będę wiedziała, jaki był poziom przed transferem samym tego, więc myślę nad tym dość intensywnie. Mam nadzieję, że to nie jest błąd z mojej strony. Teraz jadę na ploty do mojej kuzynki, bo jestem tutaj 2 miesiące i jeszcze nie miałyśmy czasu, żeby się spotkać. Ale teraz to nadrobimy, więc kawka, ploteczki. Ty jesteś wielkości świnki morskiej! Świnka morska! To wyżerasz kotkom? Wyżerasz? Zostaw moje sznurówki. Ty już bez całego wypierdzieliła. No, także poplotkowane. Wybawiłam się z Luną. Musicie przyznać, że jest przesłodka. Takie szczeniaczki zawsze łagodzą obyczaje. No, także teraz jakąś szybką kolację zmontujemy. I będę chyba się kierować do spania, bo muszę odpocząć i odespać przez te emocje. Ostatnio jakoś jestem niewyspana. No i tyle. I czas leci. Coraz bliżej wielkiego dnia. Mam nadzieję, że już teraz będzie tylko pozytywnie, tylko dobrze. Czuję się całkiem nieźle i fizycznie w sumie i psychicznie. Jakoś jestem spokojna póki co. Myślę, że to się zmieni. Nie nastawiam się oczywiście, że będzie źle, ale im bliżej tego dnia, tym będą te emocje rosły. Ale chyba najtrudniejsze będzie jednak to czekanie, żeby zrobić badania z krwi i tyle. No. Mam nadzieję, że będzie ok i to przetrwamy, a potem będę podejmować decyzję dokładnie, kiedy będę wracać. Dużo osób się mnie pyta o to, ale no na ten moment nie wiem.
chciałabym tak naprawdę to pierwsze USG mieć tutaj na miejscu, ale to raczej będzie niemożliwe. Także chyba zrobię po prostu dwie albo trzy weryfikacje hormonu ciążowego. I jeżeli to się wszystko będzie dobrze przerastało, to zaklepię sobie bilet i w drogę. Jeszcze muszę zrobić oczywiście ten test przed wylotem i ogarnąć sobie też transport, bo jak wiecie, ja mieszkam 700 km od lotniska międzynarodowego, od Keflawiku i nie mogę skorzystać z tego lotu miejscowego do Egisztadir, ponieważ do zrobienia drugiego testu jest nałożona na mnie kwarantanna. Dodatkowo muszę jeszcze tak spasować terminy, żeby wcelować w wolne mojego męża. Mój mąż pracuje w trybie 5 dni pracy, 5 dni wolnego i chciałabym, żeby te 5 dni był ze mną w domu, ponieważ jeżeli wyceluję w to jego, w te dni pracy, to będzie musiał brać wolne, ponieważ na niego będzie nałożona też kwarantanna, z tego co kojarzę. Muszę jeszcze dokładnie dowiedzieć się, bo wiecie, to się bardzo szybko zmienia. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie ma aktualnie lotów z Wrocławia i będę musiała do Warszawy jechać, lecieć z Warszawy. Wiecie, jest to do ogarnięcia wszystko, tyle że tutaj tak sama trasa do Warszawy, potem lot, potem jeszcze 8 godzin w trasie będę musiała chyba wynająć samochód sobie, żeby się przetransportować. No to jest to dość problematyczne. Z drugiej strony wiecie, jeżeli się uda, to już będzie wszystko łatwiejsze. Tak mi się wydaje, bo będę wtedy już wiedziała, że to wszystko, co się teraz działo, wydarzyło, miało jakiś sens. Te dwa miesiące rozłąki z mężem, dwa miesiące bez pracy. Kurczę, tęsknię już za robotą i za ludźmi z pracy. Chciałabym już wrócić, ale no to jeszcze trochę będą musieli bez mnie tam wytrzymać i ja będę musiała przegryźć to, że nie ma mnie i będę musiała tam ponadrabiać swoją nieobecność. Ale mówię, no jak na razie to wszystko jest w zawieszeniu i nie ma co się nakręcać, jak to mówią. Będziemy w miarę upływu czasu korygować wszystkie plany i tak dalej. No. Także jadę się pobawić jeszcze z Adą trochę. No i tyle. Już tak gadam w sumie trochę od rzeczy, ale chcę, żebyście wiedzieli tak naprawdę, co się przeżywa, co się czuje w takich momentach. Bo wiem, że wiele z Was jest albo przed, albo w trakcie takich procedur i piszecie mi, że to Wam bardzo pomaga. Ja wiem, że każdy zupełnie inaczej przeżywa takie emocje i to jest indywidualna sprawa. Ale wiedzcie, że macie do tego prawo, żeby te emocje przeżywać i nie powinniście się tego wstydzić. Jestem bardzo ciekawa, jak to wyglądało u Was, jeżeli chodzi o robienie już później po transferze badań z krwi. Mianowicie, w którym dniu cyklu pierwsza weryfikacja hormonu beta-HCG. Wiem, że niektóre kliniki preferują dopiero po 2 tygodniach, niektóre w 3 dniu po transferze, w 6, w 9. Nie wiem jeszcze, jak to będzie u mnie wyglądało. Wydaje mi się, że to jest koło 10 dnia klinika sobie życzy tego. Dajcie mi znać, jak to u Was wyglądało i tak, jestem tego bardzo ciekawa. Bo tak naprawdę z jednej strony fajnie jest zbadać ten hormon ciążowy już jak jest jakby większa pewność tego, że wyjdzie już on niezafałszowany na przykład ze strzykiem tym Ovitrelle czy kimkolwiek innym, więc tutaj to pod tym względem ok. Z drugiej strony robienie wcześniej tego wyniku i sprawdzanie przyrostów może dużo powiedzieć na przykład czy nie doszło do ciąży biochemicznej i tak dalej, więc dajcie mi znać, jak to wyglądało u Was. Byłam dzisiaj u stomatologa,
na przeglądzie, ponieważ pamiętajcie, że przed zajściem w ciążę bardzo ważne jest to, żeby wyleczyć zęby, gdyż jakby nieleczona próchnica i ubytki w zębach tworzą bardzo silny stan zapalny w organizmie, który no nie sprzyja. A pamiętajmy też, że ciąża i hormony sprzyjają temu, żeby takie ubytki powstawały. Więc ja bardzo o to zawsze dbałam i dbałam. Zresztą ja zawsze lubiłam chodzić do dentysty. Dajcie mi znać, czy wy jesteście raczej z tych, co się boją, czy z tych, co lubią, nie mają z tym problemu. Także ja tutaj już mam to z głowy. Wszystko jest w jak najlepszym porządku, nie miałam żadnych dziur. Jedynie co, to ściągnęliśmy kamień i no i tyle, więc jestem już zabezpieczona i w 100% wiem, że jest tam wszystko okej.